Rozmowa dnia. Minęła 8.30. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Czas na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK. Państwo i moim gościem jest Jan Szopiński, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Właśnie, Nowa Lewica. Sąd zmienił statut Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zmieniając nazwę partii na Nowa Lewica w ciągu 2 miesięcy. Możliwa jest konsolidacja SLD z wiosną. Roberta Biedronia tak mówił wcześniej Włodzimierz Czarzasty. Skąd ta zmiana i dlaczego? Sąd zmienił nazwę Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Nowa Lewica zgodnie z oczekiwaniami, zgodnie z kongresami, które odbyły się z jednej strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej i z drugiej strony partii Wiosna Roberta Biedronia. I dzisiaj mamy sytuację tego typu, że rzeczywiście w ciągu 2 miesięcy odbędzie się kongres obu tych partii, albowiem tak, Sojusz Lewicy Demokratycznej jako partia nie przestał istnieć. On po prostu zmienił po pierwsze nazwę, zmienił szyld i zmienił zapisy statutowe. Jeśli idzie o zmianę szyldu, to odtąd będziemy się nazywali Nowa Lewica jako ugrupowanie obydwu partii. Natomiast jeśli idzie o szyld, to szyld będzie ten, który używaliśmy w kampanii wyborczej, czyli szyld lewicy. Robert Biedroń jeszcze wcześniej mówił, że wkrótce nastąpi konsolidacja całej lewicy, wszystkich ugrupowań lewicowych w naszym kraju. Tymczasem teraz, kiedy już powstała Nowa Lewica, chociażby ugrupowanie Adriana Zandberga pozostaje jakby z boku. W klubie parlamentarnym owszem, ale do wspólnego ciała partyjnego nie przystępuje. Trudno mi jakby dyskutować i odpowiadać za kolegów z partii Razem. Natomiast jest dzisiaj tego typu sytuacja, że klub parlamentarny w Sejmie będzie się nazywał Nowa Lewica Razem, czyli będą tam również przedstawiciele Razem. Natomiast Razem zachowuje swoją odrębność, ale odrębność idącą otóż w takim kierunku, że z jednej strony jesteśmy razem w klubie, z drugiej strony przedstawiciele partii Razem są w komitetach wyborczych Roberta Biedronia, aktywnie działają na rzecz Roberta Biedronia. Oni są również jako reprezentanci tej partii u nas w Komitecie Poparcia Roberta Biedronia i jak rozumiem od poniedziałku będą działać w sztabie wojewódzkim, okręgowym dotyczącym poparcia Roberta Biedronia. Przytoczę teraz sondaż, jeśli pan pozwoli, Ibrisu. Andrzej Duda 42%, Małgorzata Kidawa-Błońska 26%, trzecie miejsce Robert Biedroń 8%, Szymon Hołownia 6%, Władysław Kosiniak-Kamysz 5% i Krzysztof Bosak 5%. Czy Robert Biedroń przez najbliższe 3 miesiące zdołał poprawić swój wynik? Przypomnijmy, 8%. No, oczywiście 9%, 7% i 10% też niektóre sondaże mu dają, ale to mało ciągle. Po pierwsze, każdy przystępujący do wyborów zakłada sobie, że w tych wyborach osiągnie sukces. I również my taki sukces zakładamy. Stąd też w poniedziałek rejestruje się sztab wyborczy Roberta Biedronia i komitet wyborczy Roberta Biedronia. Od poniedziałku zbierać będziemy podpisy poparcia naszego kandydata i od poniedziałku zapraszam wszystkich tych zainteresowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, aby tam, gdzie będzie funkcjonował sztab, czyli na ulicy Paderewskiego 28, gdzie jest siedziba Nowej Lewicy, aby tam się kontaktować w kwestii dotyczącej uzyskania list poparcia, na które można będzie zbierać podpisy. Natomiast odpowiadając na to pytanie, wtedy, kiedy startował do wyborów Aleksander Kwaśniewski w swojej pierwszej kadencji, to na ten czas miał podobne poparcie. I my zakładamy, że to poparcie Roberta Biedronia będzie rosło, a nie malało. Pod to są również podporządkowane wszystkie inne zadania, które realizujemy jako partia, bo od tego, zacząwszy od tego pierwszego pytania. Nie zakładamy sobie, że będzie to jakiś wyścig obydwu partii na stanowiska, natomiast zakładamy sobie, że to będzie konsolidacja, która jest konsolidacją normalną, a dzisiaj dla tych obydwu partii, które się konsolidują, bynajmniej nie jest kampania wyborcza obydwu tych partii, natomiast jest kampania wyborcza Roberta Biedronia i o tym mówimy
jasno i zdecydowanie, bo wiemy, my i mamy te doświadczenia z kampanii wyborczej w ubiegłym roku, że wtedy, kiedy by ktoś powiedział o tym samym czasie, że oto będą trzy ugrupowania lewicowe szły razem do wyborów, to byśmy pewnie, jak i pan redaktor, jak i wyborcy zakładali, że jest to niemożliwe. Ale okazało się możliwe. Okazało się możliwe do tego stopnia, że klub parlamentarny Lewicy liczy 49 parlamentarzystów, 49 posłów i dwoje senatorów. Natomiast dzisiaj zakładamy sobie również, że to poparcie Roberta Biedronia będzie z dnia na dzień rosło. Na razie jest niższe niż samej Lewicy. To też ciekawostka, prawda? To jest też taka ciekawostka w stosunku do pozostałych ugrupowań, bo to jest na starcie wyborów tak to się pewnie przedstawia, bo ten problem nie dotyczy tylko Lewicy, ale dotyczy innych ugrupowań, które są ugrupowaniami, których reprezentanci mają mniej niż reprezentanci poszczególnych partii. Tak to jest. Dlatego po pierwsze jest to możliwość dzisiaj z jednej strony dorównania na początku tej kampanii tyle, ile by miał Robert Biedroń, a ile koalicja lewicowa miała w wyborach do parlamentu, a potem już tylko dodajemy. Panie pośle, prezydent podpisał tak zwane ustawy sądowe. Z pałacu możemy usłyszeć komentarze, że nowe prawo to element, który stabilizuje wymiar sprawiedliwości w naszym kraju. Nowelizacja, przypomnijmy słuchaczom, wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogłyby utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, także za podważanie wyboru sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można by pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Kandydata na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie mógł zgłosić każdy sędzia i tak dalej, i tak dalej. To mniej więcej znamy główne założenia tych reform. Mówią Kagańcowa. Kagańcowa mówią, bo taka ona w rzeczywistości jest. Tylko panie pośle, dyscyplinować. Dyscyplinowany mogę być ja w swojej pracy, każdy pracownik w swoim zakładzie pracy, pan w parlamencie. Student na uczelni i uczeń w szkole. Zgoda. Tylko, a co z sędziami? Tylko rozpoczynając od początku. PiS rządzi w naszym kraju piąty rok. I piąty rok trwają działania wokół reformy systemu sądownictwa. I ta reforma sądownictwa na dzień dzisiejszy doprowadziła do tego, że po pierwsze koszty w sądach są wyższe, dłuższa jest też kolejka na rozpatrywanie spraw i dzisiaj PiS, a w zasadzie moim zdaniem pan minister Ziobro ze swoim otoczeniem oddał PiSowi i oddał panu prezydentowi ustawę, która dyscyplinuje sędziów. Która dyscyplinuje sędziów w ten sposób, że sędzia za, powiedziałbym, pytanie, czy inny sędzia ma prawo orzekania, czy jest powołany zgodnie z prawem, może zostać usunięty z zawodu. No to jest kaganiec absolutny dla tych sędziów, którzy wykonują ten zawód. Natomiast myślę, że to może być sytuacja otóż tego typu. Będzie na pewno elementem kampanii wyborczej, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No tak. Natomiast jest też i będzie pozostawało to pytanie, na ile cały PiS będzie chciał się i wyborcy PiSu przypisywać, moim zdaniem jednak do niedobrej inicjatywy pana ministra Ziobro wraz z otoczeniem. Dzisiaj oczywiście PiS się za tym wypowiada, natomiast ci, którzy są wyborcami PiSu, wcale tacy w tej sprawie chętni do poparcia tego nie są. Pozwoli pan, że teraz zacytuję. Dawid Wilczyn, publicysta. Wielka Brytania żegna się z Unią Europejską. Unią, która sama siebie niszczy, która wybrała Berlin zamiast współpracy ojczyzn. Unia biurokracji, Unia ideologii, Unia Nord Streamu 2 i układów z Moskwą. Unia, która katowanie ludzi w Paryżu nazywa demokracją, a reformę w Polsce faszyzmem. Podaję to jako przykład, delikatnie mówiąc, nierównego traktowania poszczególnych krajów członkowskich. To
strata, tak mówią politycy od lewa do prawa, że żegnamy się z Wielką Brytanią. Co pan o tym sądzi? Myślę, że kwestia dotycząca Wielkiej Brytanii, funkcjonowania Wielkiej Brytanii w systemach unijnych, to z jednej strony strata dla Wielkiej Brytanii i sami Brytyjczycy od dzisiaj do grudnia bieżącego roku będą sobie musieli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób znaleźć się w nowych realiach, szczególnie w kwestiach dotyczących rynku pracy, w jaki sposób potraktować tych, którzy wpłynęli na rynek brytyjski, jeśli idzie o pracę. Natomiast to jest również strata dla całej Unii Europejskiej. Drugi płatnik. Albowiem spoglądając jakby po pierwsze na kwestie dotyczącej płatności, to raz, ale całego systemu wartości, który do tej pory był w Unii i w tej Unii był przestrzegany, jeśli idzie o te pierwsze kraje, które w Unii były. A przecież tak było, jeśli idzie o Wielką Brytanię. I dzisiaj ta strata związana z Wielką Brytanią z jednej strony to są elementy te, których dzisiaj jeszcze nie znamy, a sami Brytyjczycy muszą sobie odpowiedzieć, jak to będzie funkcjonowało, bo jeszcze w bieżącym roku Brytyjczycy płacą składki i co do zasad, założeń, to one funkcjonują do końca bieżącego roku. Natomiast w jaki sposób będą one dalej funkcjonowały, tego nie wiemy, a jest to podstawowe pytanie, myślę, dla Brytyjczyków z jednej strony, z drugiej strony też niestety dla naszych rodaków, którzy wyjechali na wyspy. I to jest też odpowiedź na chociażby prozaiczne pytanie, które czasami pada. Czy turystycznie udając się na Wyspy Brytyjskie w roku 2020 będą te same zasady co w 2019? Mhm. Czy będą to jakieś różnice? Ponieważ słuchają nasi radiosłuchacze, a szereg biur turystycznych na to odpowiadało, to w 2020 są te same zasady. Natomiast jakie one będą w 2021 roku, to dzisiaj w tej rozmowie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Czy Wielka Brytania paradoksalnie, odejście Wielkiej Brytanii może być szansą dla naszego kraju? Słyszymy zaproszenie ze strony prezydenta Francji, zaproszenie do odnowienia, ożywienia Trójkąta Weimarskiego. Przebywający w Warszawie prezydent Francji mówi, że Polska, Francja i Niemcy teraz muszą wziąć na swoje barki większą odpowiedzialność, że to jest pewna szansa. Myślę, że termin wizyty prezydenta Macrona, biorąc pod uwagę oczywiście wymiar stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Francją, bo ostatni raz prezydent Francji był w Polsce w roku 2013, prezydent François Hollande, nie był też nie bez znaczenia. On się pojawił od razu w poniedziałek, czyli od razu po Brexicie, bo moim zdaniem ta kwestia dotycząca odnowienia Trójkąta Weimarskiego pomiędzy Polską, Niemcami a Francją jako element z jednej strony oddziaływania na pozostałe kraje europejskie, z drugiej strony na temat dobrego wydyskutowania kontraktu, budżetu Unii Europejskiej na kolejne lata, to jest szansa dla Polski. I w ramach tej szansy dla Polski, pomijając elementy, które różniły nas między 2013 a 2020, czyli śmigłowce, czyli elementy związane chociażby takie z wypowiedziami niektórych polityków, których nie będziemy tu jakby przytaczać, bo idźmy jakby w tych kontaktach z Francją do przodu, to może być sytuacja dobra dla Polski, bo mamy wspólne chociażby oczekiwania co do polityki rolnej, dopłat do rolnictwa i tu są wspólne pomiędzy Polską a Francją, to mamy wspólne w tej sprawie oczekiwania i myślę, że wspólny element nacisku na Unię Europejską. Ten system, o którym tutaj mówimy, czyli współpracy tych trzech krajów, a szczególnie też między Polską a Francją, to jest niewątpliwie szansa dla Polski. I ta wizyta, jakby jej nie oceniać, to był sukces. Jakby polskiej dyplomacji jest sukcesem, albowiem z prezydentem Francji przyjechało kilku czy kilkunastu ministrów, cała grupa tych, którzy zaangażowani są w gospodarce. Ja to oceniam jako zupełnie pozytywnie, jako element odblokowania pewnych relacji, które były zablokowane gospodarcze, które mogą wpływać na rozwój polskiej gospodarki. A spotkanie już latem. Będziemy się mu przyglądać. Zobaczymy na owoce. Będziemy ich oczekiwać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja przypomnę, dziękuję, że
Naszym gościem był Jan Szopiński, poseł Nowej Lewicy. Dziękuję panie redaktorze. Miłego dnia radiosłuchaczom. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Polskie Radio.